Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja mam pytanie. Słucham. Czy pana zdaniem jest jakakolwiek szansa na przyspieszony wypadek w Polsce i jakie okoliczności według pana musiałoby zaistnieć? Bardzo prosta. Na przykład z obozu rządowego, nie wiem, zmarłoby albo wystąpiłoby 6 posłów i już rząd traci większość parlamentarną. Przy takim natężeniu antagonizmu, to niewątpliwie opozycja, która by skleciła jakąś większość, natychmiast by doprowadziła do przesilenia rządowego. Także niekoniecznie przyspieszone wybory zaraz to musi oznaczać, bo mogłoby oznaczać taką zmianę. Natomiast przyspieszone wybory mogłyby się odbyć na skutek, znaczy w rezultacie powodzenia tej operacji, która się w tej chwili montuje, stworzenia takich dwóch ośrodków władzy i podważenia demokratycznej legitymacji rządu. Myślę, że bez zaangażowania państw trzecich byłoby to bardzo trudne, no ale to państwa trzecie bardzo skwapliwie się w te operacje by włączyły. Także są dwie możliwości. Jedna właśnie taka, druga taka. Proszę bardzo. Czy jest na świecie taki kraj z wyjątkiem Polski, gdzie rządzi jeden człowiek i nie ponosi żadnej odpowiedzialności? No jest. Na przykład Korea Północna to... No jaką odpowiedzialność? Nie ponosi odpowiedzialności, bo jest w ogóle ponad wszelką odpowiedzialnością, wie pan, dyktator Korei Północnej jest synem niebios, więc jako syn niebios żadnej odpowiedzialności nie może ponosić. Wbrew temu, co tam się o Jarosławie Kaczyńskim mówi, to on aż takiej mocnej pozycji nie ma. Ja nawet, wie pan, uważam, że on sobie zdaje sprawę z tego, jak potężne moce przeciwko sobie uruchomił i to, że po jego stronie też widać takie dążenie do konfrontacji, to mnie to nasunęło takie podejrzenia. Sam nie wiem, czy mam rację, czy nie, ale no, jak pan pyta, to odpowiadam, że Jarosław Kaczyński starannie reżyseruje swój upadek. Dlatego, że to nie jest bez znaczenia, jak się upada. Jarosław Kaczyński już raz doprowadził do upadku swojego rządu, ale w taki sposób, że właściwie to ten rząd się rozlazł, prawda? Nie towarzyszyły mu jakieś dramatyczne okoliczności. Natomiast jeśli by rząd upadł w wyniku puczu, być może tam zdrady połączone z felonią armii, zdrady stanu, interwencją obcych państw, no to takie rzeczy to by ludzie pamiętali przez całe dziesięciolecia i by tam, nawet gdyby to tylko były nocne rodaków rozmowy, to bym mówił, o, to jednak było ważne wydarzenie, prawda? I tak się przechodzi do historii. Więc nie wykluczam, że jeśli już nic nie można zrobić, to tak jak Józef Piłsudski, którego przypuszczam, że Jarosław Kaczyński wysoko ceni i nawet w pewnym sensie się na nim wzoruje, dlatego że no, program rządu można powiedzieć bez żadnej przesady, że to jest realizowanie programu przedwojennej sanacji. Że to jest realizowanie, to nie jest tak, że to jest bezmyślne jakieś, to nie. To jest realizowanie programu przedwojennej sanacji. Nawet w takich drobiazgach jest to odwzorowane, że obecny dyktator gospodarczy Polski, pan Mateusz Morawiecki, ma pozycję nawet trochę lepszą od pozycji wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, głównego dyktatora gospodarczego Polski za sanacji. W czym to się objawia? W tym między innymi, że znaczy pan wicepremier Morawiecki przedstawił program, no, co prawda w ogólnych zarysach, no niemniej jednak, repolonizacji gospodarki. On tak naprawdę ma wszelkie cechy renacjonalizacji gospodarki.
Podobny program miała sanacja. Kiedyś na felietonie na antenie Radia Maria cytowałem taką wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego, wygłoszoną na zjeździe przemysłowców we Lwowie w 1929 roku, kiedy to został zapytany przez jakiegoś uczestnika tego zjazdu, dlaczego rząd daje kredyty inwestycyjne nawet w sytuacji, kiedy nie ma, jest stuprocentowa pewność, że nie zostaną one spłacone. I wicepremier Kwiatkowski powiedział, właśnie dlatego. Właśnie dlatego, bo to jest najlepsza, najszybsza forma przejęcia kontroli państwowej nad przedsiębiorstwami. Tak mu odpowiedział, więc bardzo, to jest tu pewna kontynuacja. No i, ale może się to nie udać. Może się to nie udać. Chociaż Viktor Orban trochę ma inną, co prawda, sytuację, bo Viktor Orban robi to, co u nas wydawałoby się niemożliwe. Że ma pozwolenie po prostu od swoich starych kiejkutów, żeby robił to, co robił. Gdyby nie miał takiego pozwolenia, to na Węgrzech byłaby polityczna wojna jeszcze większa niż u nas. Tymczasem nie ma. Co więcej, Orban dwukrotnie w wyborach, i to nikt mu nie zarzucił, że tam były jakieś fałszerstwa na masową skalę, dwukrotnie wygrał wybory większością konstytucyjną, czego u nas nikomu się jeszcze nie udało. A on dwa razy z rzędu to zrobił. Czyli widać, że ma poparcie narodu węgierskiego, przynajmniej większości narodu węgierskiego. Dlaczego? Co się stało? Czyżby węgierska bezpieka się nawróciła? Nie ma takiej możliwości. To jest wykluczone. Kto raz był królem, ten zawsze zachowa majestat. Ale pozwolili Orbanowi. Co się stało? Otóż moim zdaniem stało się to, że Francja, Niemcy i Rosja, które przechwyciły kontrolę nad węgierską gospodarką do tego stopnia, że Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej. Wodę z Dunaju. Bezpieczniacy węgierscy zostali ze wszystkiego wyślizgani. No jak zobaczyli, że zostali wyślizgani, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego w nadziei, że on coś odwojuje i dla nich, ale to trzeba mu pozwolić wojować. I Orban próbuje to wykorzystywać. Próbuje to wykorzystywać i to dlaczego ma takie wysokie poparcie? Otóż warto zwrócić uwagę na pewien... Orban przedstawił program. Powiedział, musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia. To wymaga przykręcenia śruby. Nie tylko korporacjom międzynarodowym, ale i Węgrom. I Orban śrubę przykręca. A mimo to Węgrzy go popierają. No to zdumiewające, prawda? I to tak wysokim poparciem. Dlaczego? Otóż moim zdaniem wyjaśnia to, a w każdym razie pozwala to lepiej zrozumieć, fragment preambuły do nowej węgierskiej konstytucji. Tam jest użyte sformułowanie korona świętego Stefana. W Polsce to nic nie znaczy, ale na Węgrzech znaczy bardzo dużo. Otóż korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatu w Trianon. Traktat w Trianon był Węgrom narzucony 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie. I traktat w Trianon był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły 2/3 terytorium państwowego. To prawie tak jak drugi rozbiór Polski. I na Węgrzech to jest dzień żałoby narodowej. I Orban, w skrócie można powiedzieć, przedstawia Węgrom taki oto program. Mówi, no musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia, bo to wiadomo, państwo, które siedzi u kogoś w kieszeni, to tam może groźnie kiwać palcem w bucie. Nic nie może. Muszę wam w związku z tym przykręcać śrubę i przykręcam, ale w perspektywie mamy, o to nam chodzi, w dalekiej perspektywie mamy taki, i Węgrzy to na to idą, Węgrzy to rozumieją.
Więc u nas u nas jeszcze aż takich możliwości pan Jarosław Kaczyński nie ma. On z bardzo dużym trudem walczy o polityczne przetrwanie, więc to nie jest jakaś pozycja takiego, wie pan, dyktatora, który wszystko może i nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jest, mówię, desperacko walczy o przetrwanie, a ma przeciwników bardzo silnych i dosyć dobrze zorganizowanych. Panie profesorze, a rada prezydenta w tej chwili jaka jest? Przede wszystkim małe sprostowanie. Profesorem to był Władysław Bartoszewski. Ja jestem, no mogę by, chyba już nie, ale ja jestem prostym magistrem, to musiałbym się doktoryzować, habilitować za jakieś różnicy między przodkiem a tyłkiem, wie pan, nie wiem nawet, czy by mi się chciało, ale tak, mniejsza o to, zmierzam do tego pytania. Najkrótsza odpowiedź jest taka, pan prezydent świeci światłem odbitym. Świeci światłem odbitym. On nawet, myślę, że trochę jest to dla niego sytuacja kłopotliwa. No ale to trudno, no, na takich warunkach zgodził się zostać prezydentem i w takich warunkach musi funkcjonować. Jarosław Kaczyński, że tak powiem, wyznacza ogólne kierunki. To tak jak używając formuły PRL-owskiej, partia kieruje, a rząd rządzi, prawda? No, to trochę tak. Proszę państwa, muszę nawiązać do poprzedniego swojego felietonu, bo dostałem mnóstwo opinii, no i niektóre takie bardzo nieżyczliwe, a nawet mające charakter pogróżki, na przykład takie, że kobiety obrażone zostały przeze mnie tak dotkliwie i w związku z tym nie będą przede mną rozkładać nóg. No to jest groźba, która robi na mnie wrażenie, chociaż muszę powiedzieć, że w moim wieku już nie takie, jakby zrobiła jeszcze 40 lat temu, prawda? 40 lat temu, no to byłbym przerażony. No a teraz jakoś to przeżyję może, ale oczywiście to nic przyjemnego. Żeby jednak te panie, które się poczuły obrażone, nie czuły się takie bardzo obrażone, to muszę trochę tytułem wyjaśnienia dodać do tego, co powiedziałem poprzednio. Otóż powiedziałem, że kobiety zostały upatrzone na proletariat zastępczy, między innymi dlatego, że reagują emocjonalnie na różne rzeczy, bezrefleksyjnie. Jeśli wiele kobiet uważa taką opinię za krzywdzącą, ale proszę się zastanowić, czy przypadkiem taka uległość kobiet wobec mody nie jest poszlaką na to, że wiele rzeczy kobiety przyjmują bezrefleksyjnie. No, mężczyźni też reagują na modę, ale to są z reguły tacy mężczyźni jak pan Jacyków, więc nie są to mężczyźni typowi, a kobiety, typowe właśnie kobiety, reagują na modę bardzo tak żywiołowo, bym powiedział, bezrefleksyjnie. Otóż przed wojną jeszcze w takim piśmie, tygodniku na szerokim świecie była wydrukowana humoreska o tym, jak to świat stanął na krawędzi zagłady, bo właściciel takiej potężnej elektrowni na Wyspach Azorskich, która zaopatrywała w energię całą ziemię, poczuł się znużony życiem, no i postanowił popełnić samobójstwo, a przy okazji całą tę elektrownię wysadzić, no i oczywiście ludzkość stanęła na progu, na krawędzi zagłady, ale wszystko zakończyło się wesołym oberkiem, ponieważ jeden z profesorów, który w tajemnicy prowadził badania nad zmianą płci, w ostatniej chwili zmienił temu właścicielowi elektrowni płeć z męskiej na kobiecą. Oczywiście właściciel w nowym wcieleniu zaraz nabrał ochoty do życia, zaczął się interesować
co się teraz nosi w Paryżu i tak dalej, no i ludzkość odetchnęła. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Panie jako proletariat zastępczy oczywiście mogą oddać wielkie przysługi naszym okupantom, to znaczy wojskowym służbom informacyjnym, a być może nawet naszej złotej pani, jeśli postanowi zrealizować w Polsce scenariusz rozbiorowy przy użyciu oczywiście konfidentów zrzeszonych w Komitecie Obrony Demokracji. Ale proszę Państwa, to tytułem takiego wstępu, nawiązania, natomiast oczywiście chciałbym przede wszystkim poświęcić dzisiejszy swój monolog temu, co wstrząsnęło nie tylko państwem polskim, podstawami państwa polskiego, ale również podstawami słodkiej Francji, która kiedyś była najstarszą córą Kościoła, ale dzisiaj już nikt tego nie pamięta, bo się zbisurmaniła i Francja jest największym krajem muzułmańskim w Europie. Proszę Państwa, rząd polski odstąpił od zakupu śmigłowców Caracal, co zostało zinterpretowane przez panią Beatę Szydło i pana ministra Macierewicza jako właśnie przejaw repolonizacji gospodarki. No, brzmi to oczywiście wiarygodnie, jak wszystkie wyjaśnienia pani premier Szydło i pana ministra Macierewicza, ale nie od rzeczy będzie przypomnieć, że te przedsiębiorstwa, to znaczy wytwórnia w Mielcu i wytwórnia w Świdniku, one tylko na terenie Polski istnieją, bo nie są przedsiębiorstwami polskimi. Przedsiębiorstwo w Mielcu jest przedsiębiorstwem amerykańskim, a w Świdniku włoskim. W związku z tym Polska ma z tego tyle, że one są rzeczywiście na terenie Polski, w Polsce płacą podatki, no i zatrudniają oczywiście pracowników. No i to zostało zinterpretowane przez panią Beatę Szydło jako właśnie realizacja rządowego programu. Na pewno tak jest, byłoby niegrzecznie zaprzeczać temu, ale warto zwrócić uwagę na pewną koincydencję. Otóż decyzja o odstąpieniu od zakupu śmigłowców Caracal zapadła prawie jednocześnie, a być może nawet jednocześnie z ogłoszeniem nowej nominacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Otóż nowym wiceministrem spraw zagranicznych został obywatel amerykański pan Robert Gray, a w dodatku przedmiotem jego zajęć będzie, jak to ujęto, dyplomacja ekonomiczna, cokolwiek by to miało znaczyć. No i być może, że mamy pierwsze efekty tej dyplomacji ekonomicznej w postaci właśnie odstąpienia od zakupu francuskich śmigłowców Caracal. Warto, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, kiedy ta decyzja o zakupie zapadła, taka wstępna. Otóż decyzja w ogóle o tym, żeby zakupić jakieś śmigłowce dla naszej niezwyciężonej armii, zapadła w roku 2012, kiedy to znajdowaliśmy się na zupełnie innym etapie, bo po resecie, jakiego dokonał prezydent Obama 17 września 2009 roku, Stany Zjednoczone wycofały się z aktywnej polityki w tym naszym zakątku Europy. W związku z tym tę próżnię polityczną po wycofaniu Stanów Zjednoczonych wypełnili strategiczni partnerzy z sojusznikami swoimi, którzy oczywiście natychmiast stali się sojusznikami naszych sojuszników. Tym sojusznikiem naszego sojusznika stała się Francja. No i w związku z tym oferta Airbusa na sprzedaż Polsce śmigłowców Caracal została starannie rozważona przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozumiem, że również przez wybitnych przedstawicieli naszej niezwyciężonej armii. Czy te śmigłowce są dobre, czy nie, no to zachodzi w umysł pod gornym kolą,
ale kwestie geopolityczne musiały tu odgrywać pewną rolę, bo kiedy Stany Zjednoczone zresetowały swój poprzedni reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, powróciły do aktywnej polityki w naszym zakątku Europy, a Polska powróciła na dobre już chyba pod amerykańską kuratelę, no to wynikły rozmaite kontrowersje, zaczęły protestować załogi i związki zawodowe z Mielca, związki zawodowe ze Świdnika. W tej sytuacji pan prezydent Komorowski w 2014 roku, a więc no, w takim ostatnim roku dobrego fartu Platformy Obywatelskiej, rzutem na taśmę zatwierdził decyzję pierwszorzędnych fachowców z MON-u, żeby te karakale zakupić. Zwraca uwagę jeszcze jedna rzecz. Nie zauważył chyba pan prezydent Komorowski, że amerykańska siekiera została już do pruskiego pniaka przyłożona. W związku z tym, a tu negocjacje trwały jak gdyby nigdy nic, chciałbym w związku z tym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej transakcji, tej niedoszłej transakcji, mianowicie na cenę, jaką Polska miała zapłacić za śmigłowce Caracal. Według doniesień prasowych, chyba jednak niestety prawdziwych, była ona dwukrotnie większa od ceny, jaką za te śmigłowce płaciły inne nieszczęśliwe kraje. To nasuwa najgorsze podejrzenia, że transakcji musiały towarzyszyć gigantyczne łapówki, 13 miliardów złotych, proszę Państwa, z samego kurzu, jaki powstaje przy przeliczaniu takich pieniędzy, to już można wiele potężnych fortun wykroić i założyć wiele starych rodzin, a jak jeszcze coś tam poszło pod stołem, no to nic dziwnego, że takie namiętności wybuchają wokół tej niedoszłej transakcji. Francuzi wystosowali już drugie poważne ostrzeżenie pod adresem Polski. Pierwszym poważnym ostrzeżeniem była odwołanie wizyty francuskiego prezydenta Franciszka Hollande'a w naszym nieszczęśliwym kraju. No, a drugim poważnym ostrzeżeniem był list otwarty, jaki prezes Airbusa wysłał do pani Beaty Szydło. To jest tylko poważne ostrzeżenie, bo następne kroki mogą być jeszcze groźniejsze, mianowicie zdesperowany prezes Airbusa może ujawnić, kto ile, jaką łapówkę wziął i gdzie schował szmalec, no i wtedy się zakotłuje. To zresztą może być, ale nie uprzedzajmy faktów, bo do tego jeszcze wrócimy w dalszej części, to może być powód, dla którego nasza niezwyciężona armia przyspieszy bieg wypadków w naszym nieszczęśliwym kraju, przyspieszy no, coś w rodzaju zamachu stanu, któremu będzie towarzyszyło coś w rodzaju stanu wojennego. Proszę Państwa, widzimy, że przygotowania do tego są no, już w pełnym natarciu. Ile jeszcze nie ucichły echa protestów wściekłych kobiet, one zresztą też właśnie mi pisały, że są wściekłe, na mnie również, poradziłem im, żeby poszły do jakiegoś dobrego weterynarza, bo wścieklizna jest chorobą zwierzęcą, żeby tu jakiejś epidemii nie wywołała ta wścieklizna. Proszę Państwa, więc jeszcze nie ucichły echa protestu czarnego, protestu wściekłych kobiet, a już swój nadzwyczajny kongres zorganizowany ludzie kultury, no tu nie bardzo wiadomo, o co właściwie im chodziło, no a jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Przypuszczam, że przymawiają się do wojskowych służb informacyjnych, że jak tu przyłożą rękę do zamachu stanu, do scenariusza rozbiorowego w Polsce, to zostaną odpowiednio wynagrodzeni, ale Pan Bóg też tknął ich palcem
nocem, bo jeszcze nie ucichł echa nadzwyczajnego kongresu kultury, a tu umarł Andrzej Wajda, od czego kultura polska poniosła niewypowiedzianą stratę. No jesteśmy nieutuleni w żalu i będziemy te straty musieli całymi dziesięcioleciami odrabiać, no bo powiedzmy sobie szczerze, czy tam taki reżyser, co tam kręcą to Warsaw by Night, to będzie w stanie dorównać Andrzejowi Wajdzie. No wolne żarty, proszę Państwa, to chałturników takich to trzech na kilo wchodzi, a Andrzej Wajda był jeden, więc rzeczywiście Pan Bóg tknął nas palcem, kultura polska poniosła niewypowiedzianą, nieodżałowaną stratę, no a jeszcze nie ucichły, nie utuliliśmy się w żalu po tej ogromnej stracie, a już nauczyciele protestują przeciwko likwidacji gimnazjów, a przecież nie jest to jeszcze ostatnie słowo. Rozumiem, że każda z grup zawodowych została zobligowana przez wojskowe służby informacyjne do przedstawienia swoich postulatów, bolączek naszej Złotej Pani, żeby nasza Złota Pani miała pod dostatkiem amunicji, kiedy wyda surowy rozkaz Fransowi Timmermansowi, żeby zastosował wobec Polski procedurę klauzuli solidarności przewidzianą w traktacie lizbońskim. Proszę Państwa, a tu tymczasem, kiedy trwają przygotowania do realizacji scenariusza rozbiorowego, Sejm podjął decyzję w sprawie ratyfikacji umowy CETA o wolnym handlu z Kanadą. Ta umowa liczy ponad 1000 stron, więc od razu bez czytania można by ją odrzucić, dlatego że gdyby ta umowa rzeczywiście dotyczyła wolnego handlu, to powinna się składać z jednego zdania. Wprowadza się wolny handel między Polską a Kanadą, czy między Unią Europejską a Kanadą, i uchyla się wszelkie regulacje sprzeczne z zasadą wolnego handlu. A w aneksie do tej umowy, która by się składała z takiego właśnie zdania, powinien być rejestr regulacji odrzuconych, uchylonych w tym trybie. On by pewnie ważył tonę albo i więcej, bo przecież Unia Europejska produkuje makulaturę w tempie rzeczywiście oszałamiającym, to nazywa się tu nawet biegunką legislacyjną, no ale jak pan każe, sługa musi. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że decyzję w sprawie ratyfikacji umowy CETA Sejm podjął głosami Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Pokazuje to jeszcze raz, że w sprawach, w tak zwanych duperelach, to oczywiście Platforma Obywatelska może się pięknie różnić z Prawem i Sprawiedliwością, ale kiedy chodzi o sprawy naprawdę ważne, od których zależy los państwa polskiego, perspektywy jego rozwoju czy trwania jego gospodarki, to Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość przemawiają jednym głosem. No, ale oczywiście oprócz tej zgodności tonów są również rozbieżności. Właśnie odbyła się kolejna miesięcznica smoleńska. Podczas tej miesięcznicy Jarosław Kaczyński wreszcie puścił farbę, o co naprawdę chodzi. Otóż będziemy demonstrowali podczas tych miesięcznic, będziemy rozwijali liturgie smoleńskie, aż usłyszymy prawdę, ale no to od rządu. No to dlaczego rząd nie mówi prawdy? Przecież już mógłby powiedzieć prawdę. Widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło gospodarować katastrofą smoleńską po gospodarsku. Taka katastrofa nie zdarza się codziennie, to musi nam starczyć na długie lata. No i a tymczasem, proszę Państwa, kiedy my tu oczekujemy, przestępujemy z nogi na nogę z niecierpliwości, żeby wreszcie usłyszeć prawdę, to okazało się, że pan Jacek Żakowski, prorok mniejszy z Gazety Wyborczej, już prawdę spenetrował. Powiedział mianowicie, że przyczyną katastrofy smoleńskiej
smoleńskie było niechlujstwo, takie same, jakie towarzyszy reformie edukacyjnej. Rozumiem z tego, że przyczyną katastrofy smoleńskiej była likwidacja gimnazjów. No, trudno uchwycić związek przyczynowy, ale od czego pan redaktor Żakowski jest prorokiem mniejszym? Właśnie od tego, żeby takie nieoczekiwane związki przyczynowe wychwytywał, proszę państwa, i żeby nas o nich tutaj pouczał, takich zbawiennych pouczeń nam udzielał. No i dzięki temu, proszę państwa, już wiemy, co jest przyczyną katastrofy smoleńskiej. Niechlujstwo, ale nie tylko o to chodzi przy liturgii smoleńskiej, chodzi również o to, żeby odpowiednim pomnikiem uczcić prezydenta Lecha Wałęsę, jeszcze, co do którego jeszcze nie jest ostateczna decyzja podjęta, czy w katastrofie smoleńskiej zginął, czy też poległ. No, ale rozumiem, że jak już się dowiemy prawdy, to wtedy i ta kwestia zostanie wyjaśniona, dzięki czemu już nie będziemy mieli większych zmartwień i z, że tak powiem, radosnym obliczem będziemy mogli oczekiwać realizacji scenariusza rozbiorowego.